Aloha! Witam Was serdecznie, majski i przyjazne ukulele. Omna chwila, tada! Pierwszy egzemplarz Kamoa ukulele w Polsce. Przynajmniej pierwszy na sprzedaż, być może ktoś już w Polsce je wcześniej miał, natomiast pierwszy na pewno w oficjalnej sprzedaż. Model z serii koncertowej, z serii tak zwanej Grand Concert. Model całkowicie wykonany z litego drewna. Płyta główna świerk o naprawdę bardzo ładnym, drobnym usłojeniu. Boki i tył lity klon. Całości dopełnia taka, powiedzmy, w kolorze kości słoniowej obwolutka, zwana również bindingiem. Do tego piękne wykończenia, które zarazem są oznaczeniami progów 5, 7, 10 i 12. Mostek, podstrunnica palisander, klucze typu gitarowego, zamknięte i bardzo subtelne, delikatne, aczkolwiek wiele mówiące, ładne logo marki Kamoa w tym miejscu na główce, w komplecie naklejeczka, przynajmniej w tym egzemplarzu była, plus dożywotnia gwarancja. To ukulele o oznaczeniu seryjnym E3GC, czyli Grand Concert, występuje bodajże w trzech wersjach kolorystycznych. To jest jedna z nich, żółta, wedle mnie najfajniejsza, najciekawsza, najbardziej przykuwająca oko, a zarazem go nie drażniąca. To ukulele, poza oczywiście pięknymi oznaczeniami na progach, delikatnym, ładnym bindingu, pięknym logo, jest również niezwykłe ze względu na kształt pudła, które niby klasyczne, aczkolwiek jest trochę inne, jest wyróżniające się od innych standardowych pudeł i, że tak powiem, bardziej przypomina taką ładną, dojrzałą gruszkę. Egzemplarz, który jest ze mną, standardowo zaopatrzony jest w struny Akila z niskim G. Zatem może przejdę do próbki dźwiękowej. Sami usłyszycie, co to ukulele jest warte. Tak tylko w międzyczasie powiem, że chwilę na nim pograłem i naprawdę jakby przyjemność płynąca z gry, swoboda jest bardzo fajna, jest świetna intonacja, ukulele pięknie stroi. Osobiście pokombinowałbym tylko ewentualnie z jakimiś jeszcze innymi strunami, żeby jak najwięcej z tego ukulele wyciągnąć. Ok, zatem przechodzimy do próbki dźwiękowej.